dziś trasa trochę ponad 50 km. Wybieram się do lasu poszpitalnego. Jeszcze tam nigdy nie byłem. Dopiero co wyjechałem z Lublina, 14 km. Ale najgorszy odcinek już za mną. Teraz, mam nadzieję, tylko przyjemna trasa. Dwa lasy na trasie i wieża widokowa. Właśnie wjechałem do pierwszego z lasów. Nie pamiętam nazwy. Jest las zaraz przed Świdnikiem. Pierwszy las zaliczony, teraz kieruję się w stronę lasu poszpitalnego. Słychać, że lekko nie jedzie ten rower. Przejechałem prawie cały las i dopiero zauważyłem, że mi się bateria w GoPro rozładowała. A szkoda, bo sporo pojeździłem, pobłądziłem po tym lesie, bo nawigacja słabo działa. Jak zjadę z trasy, to nie pokazuje powrót do trasy, tylko po prostu nie widzę śladu, który sobie wyznaczyłem. Znika ślad i muszę jechać, aż najadę na ten ślad, którego nie widać, i wtedy się pokazuje i mogę dalej kontynuować jazdę po śladzie. Trochę słabo to jest rozwiązane, nie, może da się w konfiguracji coś pozmieniać, ale to będę kombinował, jak wrócę do domu. Teraz jem batona i
i wracam. Oddalam się już od lasu, 32 km za mną, jeszcze jakieś 22 przede mną. Patrząc na horyzont i biorąc pod uwagę moje dzisiejsze szczęście, to jeszcze mnie dzisiaj na pewno zmoczy. Tego jeszcze dzisiaj nie było. Piach. No, muszę powiedzieć, że nawigacja świruje. Wyznaczyłem trasę, żeby przejechać koło wieży widokowej. A z tego co patrzyłem, to nawigacja kierowała mnie gdzieś po głównych drogach. Nie wiem dlaczego, dobrze, że się w miarę szybko zorientowałem i skręciłem, mam nadzieję, na odpowiedni szlak. Okej, płyty betonowe to chyba tutaj, z tego co kojarzę. O, nawigacja mnie znowu oszukała. Minąłem tą wieżę. To wracam się, żeby ją zobaczyć, bo nigdy nie widziałem. Szczerze, to ta nawigacja nie pokazuje mi tej wieży, tylko te ruiny tutaj. Chyba nie jest mi dane dzisiaj ją zobaczyć. Dobra, tu nie ma przejazdu. O, wracam jednak do domu. Zwracam honor Łachu, jednak dobrze mnie prowadziło. Ta wieża jest jeszcze dalej, w Łysakowie. A ja myślałem, że to gdzieś tutaj, więc no, to moja wina, nie nawigacji. Dobra, jest wieża. 40 km. Pusto, to wejdziemy na górę. Wieża odhaczona, został powrót do domu, 15 km.
tak jak myślałem. Zmoczyło mnie 6 km pod domu. Zabrałem ze sobą taki płaszcz przeciwdeszczowy, ale oczywiście zanim go założyłem, zdążyłem zmoknąć. No i nie wiem, czy on będzie skutkował, jeszcze nigdy go nie testowałem. Po prawej stronie park ludowy. Miałem 4 km do domu. No cisnę cały mokry.